2017 rok jest rokiem jubileuszowym Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. To właśnie w roku 1867 we Lwowie 7 lutego powołano do życia Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. I nie przez przypadek znaleźliśmy się tu pod tym pomnikiem. Armia generała Hallera, można rzec, że bez sokołów nie mogłaby powstać. Mamy tutaj Hallera, który był sokołem lwowskim, komendantem polowych drużyn sokolich od 1912 roku. Mamy wreszcie w Komitecie Narodowym Polskim Dmowskiego, członka Sokoła, trzech gniazd kolejno, Warszawa, Lwów i Poznań. No, Paderewskiego, też członka Sokoła, Maurycego Zamoyskiego, też członka Sokoła i Mariana Sejdę, też członka Sokoła. Poza tym wśród ochotników napływających do armii Hallera dominowali sokoli. To Sokół Polski w Ameryce pod przewodnictwem Teofila Starzyńskiego i przy współpracy kapitana Sierocińskiego, któremu powierzono akcję organizowania i szkolenia ochotników, to właśnie stamtąd przybyło około 40 tysięcy ochotników, głównie z Sokoła. Podobna sytuacja we Francji. Tym, który organizował ochotników do armii Hallera, był Wacław Gąsiorowski, powszechnie znany pisarz, który był prezesem Sokoła we Francji. Oczywiście sokoli nie tylko z Francji i z Ameryki przybyli do armii. Byli w tym również sokoli z Ameryki Południowej, z Kanady, z różnych państw świata, w których sokoli byli polskimi emigrantami. Również z sokołów, którzy służyli w armiach zaborczych, zwłaszcza w pruskiej i austriackiej, do armii Hallera trafili tak zwani sokoli jeńcy, czyli ci, którzy dostali się do niewoli, byli sokołami, zasilili również armię błękitną. Może tutaj przedstawimy Andrzeja Boguckiego, a przedstawia Zbigniew Okorski, pierwszy prezes związku, a tu obok drugi prezes drugi związku. Prezes związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce. Ze Zbyszkiem znamy się wiele lat, wspólnie działamy na niwie sokolstwa, no i pielęgnujemy pamięć halerowską. Dzisiaj usłyszeliśmy piękne słowa tutaj, szczególnie Teofila Lachowicza i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, którzy dobitnie powiedzieli jednoznacznie. No i senatora Żaryna oczywiście. No i senatora Żaryna. Pokazano wkład Sokoła właśnie w tworzenie tej naszej armii, błękitej armii. Muszę powiedzieć, że sokolstwo cały czas i halerczycy to jest taki temat tabu w tym naszym kraju, kochanej Polsce. Już w okresie międzywojennym zaczęto fałszować historię. Dzisiaj powiedziano tu głośno na cały świat. Teofil Lachowicz powiedział, 20 tysięcy sokołów tworzących ze Stanów Zjednoczonych tworzyły zaczątek Błękitnej Armii, natomiast w Legionach Polskich było 16 tysięcy. W trzech brygadach. W trzech brygadach. Same te cyfry mówią, jaki wielki wkład jest Polonii amerykańskiej w odzyskanie niepodległości Polski. Ten pomnik był wykonany w Stanach Zjednoczonych. Byłem w Stanach Zjednoczonych, widziałem, jakie trudy z tym pomnikiem były, żeby go przewieźć. Sobie wyobraźcie Państwo, że w Nowym Jorku, żeby ten pomnik przewieźć na platformie specjalnej, przepraszam, trzeba było w Nowym Jorku wstrzymać ruch. Chyba Państwo wiecie, co to znaczy w Nowym Jorku wstrzymać ruch, żeby przewieźć go potem na okręty. I go przewieźli ten pomnik tu. Ten pomnik, tą pamięć tworzą przede wszystkim Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych. To jest najstarsza na świecie weterańska polska żołnierska organizacja kombatancka. Tam najpierw byli Hallerczycy, później byli Andersowcy, jak oni wymarli, Akowcy też byli, ci, którzy byli na migracji, a także z Ludowego Wojska Polskiego też tam niektórzy zostali członkami, bo jak byli na migracji, a jednak tych żołnierzy było dużo tutaj na naszych terenach w PRL-u. W PRL-u był sokół zabroniony, tutaj gnębiono sokołów,
po 1945 roku. Rozkradziono majątek Sokoli, budynki Sokole. Sztandary Sokoli ukrywali, niektóre ubezpieczenia niszczyła, protokolarze niszczyli, dokumentacje. I tu w Polsce, tu kolega druh powiedział o 150-leciu Sokoła. Sokół ma ciągłość 150-lecia, bo jak tu powiedział Zbyszek, zaczęło się od Lwowa, poprzez Wielkopolskę, poprzez Nadrenię, Berlin, potem Wilno, Kongresówkę, Warszawę, Łódź. I ta ciągłość jest, bo cały czas te gniazda działały, natomiast w PRL-u zabroniono działać, ale Sokoli zostali. Sokoli tworzyli grupy konspiracyjne zależności w różnych miastach. W niektórych nie było tych grup, ale w niektórych było dużo. W Bydgoszczy jest silna ta tradycja, skąd pochodzę, jest bardzo silna tradycja tej konspiracji. W Warszawie też, w Krakowie też. I to ci ludzie właśnie, oni podnieśli sztandar w 89 roku. Przemilcza się wiele nas po 89 roku. Dodam tyle, że jak zwróciliśmy się z apelem do Sokołów, to w samym warszawskim Sokole znalazło się blisko 80 przedwojennych Sokołów. Także czekali i trwali, aż dojrzeje sytuacja. W Bydgoszczy było jeszcze więcej, było przeszło 100. No. Przeszło tu też było więcej, jeszcze do tej pory znajdziemy. Oni, tak, tak, ale chodzi, tu nie będziemy się licytować, bo to każdy człowiek się liczy. Trzeba się licytować. Nie, to tak dla żartów. Tutaj i Sokół nie może się też przebić po prostu cały czas w tym naszym kraju. No tak, Sokół, Sokół, ale tak nas na boku ciągle mają. Niewygodni są ludzie, bo Sokół co? Sokół ma wartości. Sokół ma swoje 10 przykazań, mówi o patriotyzmie, o ojczyźnie, o narodzie. My jesteśmy organizacją narodową, patriotyczną, nie żadną nacjonalistyczną. Jakby niektórzy chcieli dzisiaj, naród, patriotyzm, po prostu rodzina, to są podstawy egzystencji każdego społeczeństwa. No się cieszę, że dzisiaj specjalnie przyjechałem do Warszawy na to stulecie uczczenia Błękitnej Armii generała Hallera. Spotkałem tutaj weteranów.